dane z dnia dzisiejszego pokazują nam, że mamy ponad 77 tysięcy osób uchodźców z Ukrainy, uchodźców wojennych. To jest cały szereg działań, które podejmujemy od 24 lutego, od pierwszych godzin agresji Rosji na Ukrainie, od wybuchu wojny. Ta pomoc jest udzielana na Pomorzu i tutaj trzeba przede wszystkim podziękować wszystkim mieszkańcom Pomorza, bo chyba nie ma osób, które się w to nie zaangażowały w różnych formułach, ale również wszystkie osoby, które mają to też jako do funkcji przypisanych, ale naprawdę wszyscy robią więcej niż się od nich nawet wymaga. To widać w efektach. Poradziliśmy sobie z tym z tą pierwszą falą, z przyjęciem wszystkich pod dach, z zapewnieniem tych podstawowych potrzeb. Teraz widzimy z danych statystycznych ponad 11 tysięcy dzieci już chodzi do polskich szkół, tak? W oddziałach przygotowawczych bądź w klasach z polskimi dziećmi. To bardzo ważne, bo żeby matki, które przyjechały z tymi dziećmi, bo ponad 90% to są właśnie kobiety, to żeby one mogły myśleć o usamodzielnieniu się, o adaptacji, o podjęciu pracy, trzeba zapewnić opiekę nad dziećmi, często też nad tymi najmniejszymi. To się w tej chwili dzieje, do tego się przygotowujemy. Widzimy, że już prawie 9 tysięcy osób podjęło pracę. To jest z tego przedziału wiekowego osób między 18 a 65 rokiem życia. Te, które możemy brać pod uwagę, że one mogą podjąć pracę, to jest już około blisko 30%. Z tego bardzo się cieszymy, to jest efekt też naszych rozmów, naszej współpracy, również i przede wszystkim na poziomie samorządowym, czyli ze starostami, którzy są szefami zarządzania kryzysowego w swoich powiatach, ale również z wszystkimi burmistrzami, wójtami. Tutaj bez gmin trudno sobie wyobrazić sprawną realizację wszystkich zadań. Przekazaliśmy na dzień dzisiejszy już około 130 milionów złotych, które są na rachunkach samorządów, które mają służyć na finansowaniu tych wszystkich zadań, bo wiemy, że to też są wydatki, też są koszty i w tej chwili zwiększamy już o kolejny raz te kwoty, które będą przekazywane samorządom na pokrywanie właśnie rachunków związanych z zakwaterowaniem, z wyżywieniem, na wypłaty tego wsparcia dla rodzin, o które mogą występować w bardzo takiej prostej procedurze, składając wniosek na każdą osobę, za każdy dzień pobytu w rodzinie u osoby fizycznej. Gminy są przygotowane, mają środki na to, żeby wypłacać kwoty, które wynikają po prostu z przeliczenia. To jest bardzo ważne, chcemy tym osobom również pomóc. One przyjmowały uchodźców, nie mając w perspektywie otrzymania takiego wsparcia rządowego. To dopiero dała nam ustawa o pomocy uchodźcom. Ja się z tego bardzo cieszę, teraz tylko chodzi o to, żeby to zorganizować na poziomie gmin, bardzo sprawdzić, żeby te wnioski były obsługiwane, żeby jak najwięcej tych kwot jak najszybciej było wypłacane, bo wiemy, że dalej jest potrzebna pomoc, że w rodzinach to jest tak, że te osoby są prowadzone za rękę, im jest łatwiej też się zaadaptować. One mają z pierwszej ręki te wszystkie wyjaśnienia potrzebne do tego, jak korzystać z opieki społecznej, jak korzystać z opieki zdrowotnej, jak załatwiać sprawy w szkole, w urzędzie, jak również poszukiwać pracy i oczywiście też gdzie i jak można się nauczyć lepiej mówić po polsku. Nasze języki są podobne bardzo. My się, jeżeli mówimy do siebie powoli, to rozumiemy, ale wiemy, że żeby podjąć pracę, pracodawcy też wymagają trochę takiej bieglejszej mowy. Dlatego to jest bardzo ważne, ale wiemy, że to się wszystko dzieje. Od pierwszego dnia o tym żeśmy myśleli. Nie wiemy, kiedy wojna się zakończy, więc musimy w tej chwili przygotować plan na dłuższą perspektywę. Na perspektywę taką, żeby te wszystkie osoby, które są u nas, które przyjechały, znalazły u nas schronienie na Pomorzu, żeby one po prostu mogły adaptować się, mogły prowadzić tu w miarę normalne życie, tak jak my wszyscy. Tutaj właśnie ta ustawa umożliwiła im funkcjonowanie w naszym społeczeństwie na równych prawach, jak każdy obywatel Polski. Obrady dzisiejszego Konwentu Województwa Pomorskiego zdominowały właściwie sprawy związane z niesieniem pomocy naszym gościom z Ukrainy. I to właściwie trudno się dziwić, bo tym żyjemy od kilku miesięcy. Ze smutkiem łączymy się z naszymi gośćmi, bo ta wojna niestety się dalej toczy i nie widać końca. Natomiast
Myślę, że wiele jest takich pozytywnych rzeczy, które się dzieją poza takim tworzeniem takiego nieoficjalnego, nieformalnego partnerstwa, czyli takiej przyjaźni, która się rodzi moim zdaniem na każdym poziomie, czy w gminie, czy w powiecie, czy w województwie. To ważne jest to, że nasi goście zaczynają szukać i znajdują swoje takie miejsce do życia. My im nie zapewnimy takiego życia, jakie mieli u siebie, no bo nie są u siebie, są nadal gośćmi. Ale to, że oni się jednak mimo wszystko aktywizują, to jest bardzo pocieszające. Jeśli na poziomie województwa jest to ponad 76 tysięcy Ukraińców i 10% znalazło pracę, no to już jest jakiś postęp. Sztum jest niewielkim powiatem, więc po pierwsze nie mamy zbyt dużo tych gości, bo to jest około 500 osób. Natomiast też ja już dostrzegam pewne takie wahnięcia, może 10-20% ludzi, którzy się zmieniają, czyli wyjeżdżają, albo jadą dalej, albo wracają do siebie. Pojawiają się nowi. No ale na naszym poziomie to nie jest zbyt duża liczba ludzi. Natomiast dostrzegam też bardzo istotne rzeczy, które się pojawiają, czyli znajdują swoje miejsce pracy. I to w różnych miejscach. Kilka osób już pracuje w szkole. Mamy kilka salowych w szpitalu. No, w przypadku salowych nie jest wymagana procedura certyfikacji i tak dalej, więc to jest najprościej. Są zainteresowani lekarze i pielęgniarki. Około 5-6 osób już zgłosiło takie zainteresowanie i jest zgoda na ich zatrudnienie w szpitalu w Sztumie. Natomiast czekamy na certyfikację ich dyplomów. I to są właściwie sprawy, które po pierwsze na tym konwencie, natomiast właściwie chyba w każdym domu w Polsce toczą się takie rozmowy. Analizujemy tą sytuację, wyciągamy wnioski, rozmawiamy z tymi ludźmi. Ja uczestniczyłem ostatnio w samorządowym okrągłym stole we Wrocławiu, gdzie właściwie obrady całego tego stołu były poświęcone pomocy niesionej przez nie tylko samorządy, bo na to spotkanie byli zaproszeni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, nauki, więc wszyscy. Byli też przedstawiciele rządu, może nie w takiej liczbie, jakbyśmy oczekiwali i nie z takiego poziomu, który byśmy oczekiwali decyzyjności, no ale byli, tak? Byli przedstawiciele prezydenta, ministra spraw wewnętrznych, premiera, padły różnego rodzaju deklaracje. My opracowaliśmy takie rekomendacje, postulaty, które są związane z różnymi płaszczyznami. Było 8 podstolików, w których dyskutowaliśmy o różnych sprawach, żeby ułatwić to życie naszym gościom. Ale też przy okazji wydaje mi się, że jeśli one zostaną oczywiście uwzględnione, bo to są rekomendacje. Przy okazji wydaje mi się, że uda nam się też, powinno nam się udać zreformowanie różnych płaszczyzn życia społecznego w Polsce. Dotyczyć to na przykład może pomocy społecznej, która w tej chwili, akurat uczestniczyłem w tym podstoliku ochrony zdrowia i pomocy społecznej. I tutaj mamy problem związany z tym, że pomoc społeczna jest niedofinansowana. Że po pierwsze ludzie, którzy są pracownikami socjalnymi, mało zarabiają i jest ich za mało. I teraz poza obsługą klientów polskich muszą jeszcze obsługiwać klientów ukraińskich. A nie może to się odbywać w żaden sposób kosztem naszych klientów, takich codziennych, żeby też nie rodzić, żeby się nie rodziły różnego rodzaju konflikty. Więc to jest bardzo delikatna sprawa. Dotyczy to także ochrony zdrowia, czyli przyspieszenia certyfikacji dyplomów. Wiem, że to jest trudne. Być może pomysłem, który się pojawił w czasie obrad, będzie to, żeby ci lekarze, którzy pochodzą z Ukrainy, tam inny system kształcenia, wiele różnych spraw trudnych, żeby ci lekarze, jeżeli już dojdzie do nostryfikacji tych dyplomów, żeby byli asystentami, żeby mieli swoich takich patronów, którzy będą ich prowadzili. Bardzo cennym jest też pomysłem, który zresztą złożył wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bona. Jeden z pomysłów takich było zwiększenie finansowania organizacji pozarządowych, czyli nie 1%, a 2%. To bardzo cenna inicjatywa. I to wszystko trafi do tej białej księgi, która zostanie przekazana rządowi.
z taką nadzieją, że po pierwsze pomożemy Ukraińcom, ale także pomożemy sobie, żeby państwo lepiej funkcjonowało i żeby w takich sytuacjach krytycznych, żebyśmy raz mogli nieść pomoc, a dwa, żeby to się nie odbywało kosztem obywateli.